Zacznę od tego, jak wyglądasz energetycznie, bo to od razu, że tak powiem, nie muszę głębiej wchodzić, bo od razu to już czuję. W ogóle jak się tylko połączyłyśmy, jak tylko, no te pierwsze sekundy takie usłyszenia ciebie, zobaczenia ciebie, masz, już zaszły zmiany i to naprawdę duże, bo masz energię dużo bardziej przyjemną. To znaczy, gdzieniegdzie są jeszcze takie małe plamki szare na aurze, ale to są takie, no już drobinki w porównaniu do tego, co było kiedyś. I naprawdę aż przyjemnie, dosłownie jest przyjemnie, bo jest już w tobie dużo światła, dużo więcej takiej harmonii, spokoju. I właśnie jak tylko cię usłyszałam, poczułam, to po chwili właśnie usłyszałam melodię twojej duszy. Bo każdy z nas, każda dusza, jakby ma swoją melodię, swój dźwięk. I ona śpiewa jakby tą melodię tylko wtedy, kiedy jest właśnie szczęśliwa, kiedy czuje się właśnie w świetle. Bo kiedy są jakieś zaburzenia, to ona jakby milknie. Wtedy nie ma tej melodii właśnie. I właśnie u ciebie ona już zaczęła śpiewać. I to już jest właśnie znak, że idziesz w dobrym kierunku. Także mogę tyle powiedzieć wstępem. Odnośnie twojego pytania o twoje najlepsze wcielenia. Twoja dusza pokazuje jeszcze jedno wcielenie. Jest to na przestrzeni bardzo wysoko energetycznej. I to wcielenie to było, kiedy byłaś duszą, która dopiero stosunkowo zaczynała wcielenia. To nie było pierwsze, ale stosunkowo jeszcze wczesne. I to był jeszcze czas, kiedy nie doświadczyłaś zła, jakiegoś bólu, czy miałaś jakieś tam drobinki swoich, jakichś emocji, nad którymi pracowałaś, ale to było właśnie na takim drobnym poziomie. I tam, gdzie byłaś, to właśnie też były istoty na zbliżonym poziomie do ciebie. Czyli, że miały pewne swoje słabości, ale one były stosunkowo delikatne. I ta przestrzeń to była przestrzeń bardzo wysoko energetyczna. To był świat energetyczny, niefizyczny. I wy tam mogliście zmieniać postać. Mieliście dwie postaci. Jedną, nazwijmy to humanoidalną, a drugą, tu jakbyśmy nazwali bardziej taką zwierzęcą. I to wcielenie było pierwsze, gdzie ty przyjmowałaś inną postać, ciało, niż jakie jest twoje, tak? Jako ty, jako dusza. Więc dla ciebie to było pierwsza taka jakby wcielenie, tak, gdzie przyjmowałaś inne ciało, zupełnie inną formę niż ty byłaś. Dlatego też bardzo, kiedy tam schodziłaś, byłaś podekscytowana, tak jak, nie wiem, dziewczynka, która ma iść na bal i która ma założyć dopiero nową, piękną jakąś suknię, tak? Czyli coś zupełnie nowego, gdzie bardzo dużo dusz właśnie tam było, tak jak ty, na takim etapie tym początkowym, nie wszyscy, ale dużo. I właśnie dlatego też było bardzo mocno czuć takie podekscytowanie, taką radość, taką troszkę niecierpliwość, kiedy tam schodziłaś. I kiedy tam zeszłaś, to zeszłaś w postaci swojej jakby jako dusza kulki światła. Po chwili tam przyjęłaś tą postać humanoidalną. I to był świat,
Kurczę, ciężko jest to opisać. Powiem tak, to wygląda trochę tak, jak wszystko odwrócone do góry nogami. Tak jakbyśmy tu z poziomu ludzkiego mówili. Bo jakby wody, tak jak tu, nie wiem, morza, oceany, jakieś nazwijmy to zbiorniki wody, były tak jakby tu u nas na niebie. Nad głowami. Nad głowami, dosłownie. Obszar powietrza był po środku, a na dole był obszar lądu. To było przedziwne uczucie, jak na to patrzy. No jak my tu jesteśmy przyzwyczajeni no, do takiego systemu, jak Ziemia wygląda. I to było tak, że jeżeli ktoś przyjmował ciało, powiedzmy, nie wiem, coś podobnego do delfina, no to pływał tam w tym, nazwijmy, na niebie, na niebie dosłownie jak dla nas. Dosłownie tak to wyglądało, tylko to była woda. Tylko ta woda miała tak wysoką energię, że właśnie ona była na niebie. Trzymywała się tam. Tak, dosłownie. Tam były trzy słońca. Każde świeciło w innym odcieniu. Jedno było w takim złotawym, drugie było takie bardzo pomarańczowe, takie bursztynowe, a trzecie fioletowe. I one świeciły, jakby każdy miał, nazwijmy, swój tor. I to było przedziwne, bo praktycznie każdego dnia inaczej, w innej korelacji te słońca wobec siebie były. I to powodowało, że to niebo miało przepiękne kolory. Ta strefa powietrza, bo tam na tej strefie powietrza te słońca właśnie się pokazywały. One po prostu tak dawały niesamowity obraz tych świateł, tego właśnie tego światła, że to było coś niesamowitego. Mnie jest aż trudno to opisać, bo to jest dosłownie jak, nie wiem, jak spektakl świateł dosłownie. Bo one kiedy też nachodziły na siebie, no to też tworzyły nowe kolory, nowe odcienie. Więc tam jakby ten obszar powietrza też był no niesamowity już z samego względu tych kolorów świateł, ale jeszcze istoty, które latały też w tych światłach, zmieniały odcienie. I co jeszcze było? To słońce fioletowe, ono miało jakąś taką właściwość, że istoty, które latały w jego blasku, jakby dopiero się jakby wtedy jakby ujawniało, pokazywało, tak jakbyśmy tu nazwali coś jest fluorescencyjne. To te istoty jakby świeciły w jego blasku. To było niesamowite. Nawet nie umiem sobie tego wyobrazić. Tak, no właśnie dlatego to jest aż mi trudno opisywać, bo tak jak tu w słońcu, no powiedzmy jakiś wygląd miałaś, ale kiedy na przykład byłaś w postaci humanoidalnej i stanęłaś w tym strumieniu światła tego fioletowego, to twoje włosy dosłownie świeciły. One świeciły dosłownie. Twarz robiła się tak jak normalnie była taka beżowa, nazwijmy to, to ona się robiła niebieska. Więc jakby zupełnie inaczej się wyglądało kolorystycznie w tym świetle fioletowym, a zupełnie inaczej w tych pozostałych dwóch. Więc to już też sprawiało, że dla was to też było coś no, bardzo ciekawego. Pamiętajcie, że wy jako młode dusze, to tak jak tu dzieci. To tak jakbyście trafili do jednego wielkiego Disneylandu, gdzie cały świat jest dla was. Oprócz tego, dlatego też taki tylko fragmencik opowiedziałam, żeby ci podkreślić, jak niesamowity był ten świat. On był bardzo ciekawy. Tam było masa różnych istnień, istot, o ogromnej różnorodności postaci, form. I wy tam też poznawaliście siebie.
korelację ze sobą, bawiliście się ze sobą i ty też poznawałaś tą nową swoją postać. A, bo jeszcze nie powiedziałam. Ty oprócz tej, nazwijmy, humanoidalnej postaci, w jakiej tam byłaś, to tą drugą twoją formą właśnie, w której tam byłaś, to był właśnie delfin. Coś w rodzaju delfina, tylko jeszcze bardziej smukłego. Dlatego właśnie tam ciebie widziałam w tym morzu, nazwijmy to morze, nie wiem jak to inaczej nazwać, w tej wodzie. Ty pływałaś z ogromną prędkością. Piruety, wyskakiwanie. No było to po prostu tak niesamowite. I właśnie też, kiedy to słońce fioletowe świeciło i ty wyskakiwałaś, to też twoje ciało przyjmowało inny odcień. I też świeciłaś w tym słońcu. Więc to też pięknie znowu wyglądało. To w ogóle było o tyle niesamowite dla istot, które na przykład, kiedy siedziałaś i byłaś w postaci humanoidalnej, powiedzmy, siedziałaś sobie na łące, no i tak jak my tutaj patrzymy w niebo, to ty patrząc w niebo, widzisz niebo, które ma te trzy słońca, ale nad tym niebem jest cały obszar, jakbyśmy powiedzieli, wody i ty wszystko widzisz, co się dzieje w tej wodzie, będąc na tej łące. To tak jakby było jedno wielkie akwarium. Tak, i ty byś była w środku i patrzyła, co tam się w tej wodzie dzieje. No niesamowite. Pierwszy raz taki świat widzę. Nigdy nie widziałam takiego świata. No to musiało być ogromne szczęście. Tak, to było tak niesamowite, bo ja widzę, że ty wielokrotnie siedziałaś właśnie i patrzyłaś właśnie na te istoty też z tego obszaru wody, jak one żyją, bo ta woda też była bardziej przezroczysta, że właśnie ty nie tylko jakby przy samej powierzchni lustra wody widziałaś, ale my widzieliśmy właśnie tak jak w akwarium, jakby całą, wszystko co tam się dzieje. To było przezroczyste praktycznie. Można było to oglądać całymi dniami, godzinami i po prostu i cały czas coś się zmieniało, coś się działo. To było niezwykłe, naprawdę wow. Cudownie. I ty tam byłaś bardzo, bardzo długo, dlatego że tam nie było czegoś takiego, że ciało nagle jakby traci swoją moc i że wtedy dusza musi odejść, tak, do nieba. Nie. Ty tam byłaś tak długo, jak ty chciałaś. Jeżeli na przykład chciałaś być i byłaś tam powiedzmy 100 lat i stwierdziłaś po 100 latach, a wracam do domu, to w tym momencie twoja dusza opuszczała to ciało. To ciało jakby energetycznie rozpuszczało się, ale nie tak jak tu u nas w ziemi latami. To było dosłownie jak iskierki. To dosłownie się rozpuszczało, nie wiem, w 3 sekundy, 4. I ono wracało energetycznie w obieg po prostu tej planety, tego wymiaru. I już. I tego ciała już nie było. A ty wracałaś do domu. To ty decydowałaś, kiedy wracasz. I tam nie było czegoś takiego, jak u nas tu jest, jak starość, tak? Że z wiekiem coś tam, nie wiem, ból był jakiś tam ciała. Nie. Tam cały czas to ciało było jakby w pełnej sprawności. I młodości. Tak. Taka cały czas właśnie, tak jak powiedziałeś, niezależnie od wieku, tam cały czas byłaś młoda tak naprawdę, ciałem. Jak mówisz, to ja jestem podekscytowana tym. No. Tym wcieleniem. I to tam właśnie bardzo długo byłaś. Ty bardzo długo tam byłaś. Jak miałabym porównywać na nasz czas, z 200 lat. I teraz muszę odpracować te wszystkie dobrodziejstwa
Nie, to nie jest tak. Nie, nigdy ja się nie wiem, odpracowuje. Jak to się nie. śmieje. No, no. Ale po prostu to właśnie dlatego, no bo pytałaś o jedne z twoich najpiękniejszych właśnie wcieleń. To twoja dusza właśnie to wcielenie bardzo dobrze wspomina. Bardzo. Permanentne szczęście. Tak. Tak, dokładnie. I tam też pracowałaś nad tymi swoimi drobinkami jakichś tam emocji, które no też tak rozwijałaś się, ale ogólnie to była przestrzeń bardzo ogromnego szczęścia, radości, piękna, mnogości istnień, takich, których w ogóle nigdy tu nie widzieliśmy. Dlatego też trudno jest mi w ogóle do czegokolwiek to porównywać, bo tam wszystko było po prostu inne. Po prostu inne. Na przykład tam kwiaty, niektóre kwiaty były jak u nas drzewa. Że łodyga była taka jak pień drzewa, a zamiast liści na koronie drzewa był kwiat. Piękne, wielkie kwiaty. I jedne były tak jak, oczywiście tu porównuję, tak jak lilie, na przykład trzy kwiaty, a inne były na przykład, że było mnogo malutkich kwiatków. Więc... I pewnie ogarniający, roztaczający się zapach przy okazji. Tak, właśnie. Dokładnie. Dlatego tam wszystko było inne niż to, co my tu znamy. Zupełnie inne. No dobrze, to ja chcę tam wrócić. Dlatego tam po prostu samo poznawanie tego świata to już była ogromna frajda. Ogromna. I ten świat cały czas istnieje. On cały czas jest. Czyli jest szansa. Tak, że jeżeli ktoś wróci do nieba i będzie na odpowiednim poziomie energetycznym, to może tam wrócić. On cały czas istnieje. Cudowna wizja. Cudowna. No. O, ja się aż rozkochałam w tym świecie. Dosłownie po prostu jak patrzę na niego, to japa mi się śmieje dosłownie i No ja sobie nie umiem wyobrazić, ale też mi się japa śmieje. Tam na przykład wielkością, tak jak tu u nas są powiedzmy mrówki, tak? Czy jakieś tak, czyli takie jakieś małe żyjątka, to tam na przykład właśnie taką wielkością potrafiły być na przykład istoty podobne u nas do koni. Tam były takie małe istotki, nazwijmy to koniowate jakieś. To jest niesamowite, że zupełnie inny... Inna perspektywa. Nie? Tak, zupełnie. I tam, z tego co widzę, nie było czegoś takiego, jak tu nazywamy szkodniki. Czyli czegoś, co szkodzi innym roślinom czy żyjątkom. Nie było czegoś takiego. Całkowite współistnienie. Tak, współistnienie na każdym poziomie. Nie było istnienia tam jakiegokolwiek, które by szkodziło komuś innemu. Niesamowite. Teraz się tak zaczęłam przyglądać, bo zadałam pytanie, czy tam mieliście jakieś swoje domy, tak? Czy jakieś, czy w ogóle było coś takiego jak jakiś rodzaj domu, że mieszkaliście w jakichś takich, powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać inaczej. I automatycznie twoja dusza zaczęła mi pokazywać, że niektóre istoty na przykład właśnie żyły tak jak w tym kwiecie lilii. Że na przykład właśnie do kwiatka wchodziły i tam żyły, że to był jakby ich, nazwijmy, pokój, domek. Że były istoty. To nie była natura, nie? Tak, właśnie. Że na przykład schronieniem dla niektórych i domem
bo tam były też drzewa, jakby te konary, to były takie, że u nas jakby pień drzewa wchodzi w ziemię i tam dopiero konary idą. A tam było trochę inaczej, bo jakby te konary tak gdzieś na 2-3 metry w górę były i dopiero się pień zaczynał. Czyli każde drzewo jakby tworzyło takie jakby schronienie z konarów i z pnia. Że tam była przestrzeń i to te drzewa w ogóle były ogromne, bo te drzewa średnicy od 5 metrów do 15. No to ogromne. Ogromne. Więc takie właśnie i ona mi pokazała, twoja dusza, że właśnie bardzo dużo istnień żyło właśnie w tych konarach, właśnie w tych takich no, jamach z tych konarów, bo tam było bardzo duże właśnie schronienie, ale nie było czegoś takiego jak drzwi. Czyli te konary tak jak tworzyły tą przestrzeń pomiędzy konarami, to tak było, nikt nie zabudowywał, że nie trzeba było się chronić w jakikolwiek sposób, czy odgradzać od kogoś. Właśnie, czyli tak jak właśnie natura stworzyła, to tak właśnie się żyło w danym miejscu. No, to jest marzenie. No, niesamowite. Żyć dla samej radości życia bez zagrożeń, prawda? Tak, właśnie. W spokoju, że nie musisz się Tak. o nic bać, o nic martwić. Dokładnie, martwić. Życie jak Niesamowite. cudowna bajka. Tak, dokładnie. Naprawdę wspaniałe. Oj, naprawdę piękne. Dobrze, kochanie, czy masz jeszcze jakieś, Jolu, pytania, czy na dzisiaj kończymy? Na dzisiaj kończymy. Będziemy się umawiać na następny raz, Dobrze. żeby było tak cudownie, jak każdorazowo do tej pory. Jestem Tam bardzo wdzięczny. przytulam, całuję i do Mam do następnego ciebie pytanie, kochanie. Czy mogłabym opublikować ten fragment właśnie o tej przestrzeni? Tak. Super. Dziękuję ci, kochana. O, ja tobie też. Naprawdę przepiękne. I miło było, że tak powiem, za twoją pomocą odwiedzić to miejsce. Dziękuję ci pięknie. No, ja tobie też. Do usłyszenia, kochanie. Dziękuję wam, przytulam. Do Do usłyszenia. usłyszenia, pa. Pa.